Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Kontynuujemy, słuchajcie, testowanie nowego pakietu samochodów i bierzemy na warsztat nową furę, czyli to. Jedną z nowych furek, czyli to. Futurystycznie strasznie wygląda, prawda? Zobaczcie, jakieś takie kształty totalnie niesymetryczne z tyłu i z przodu. I wiecie co? Pierwszy raz takie samochody zobaczyłem w grze, no nie? Zobaczyłem w Cyberpunku. Wow. Widzicie co tutaj jest? Widzicie co tutaj jest? Wiele fajnych detali, zaraz sobie dokładnie obejrzymy ten samochód, bo z tyłu mnie coś zainteresowało. Zaraz zobaczymy, pokażę wam o co chodzi. Pyk! Co to, jak to w ogóle się nazywa? Dziwne, nie? Czy tak będą wyglądały samochody przyszłości? Tak wygląda jak samochód przyszłości jakiś, co? Dobra, ale zobaczcie sobie z tyłu, tutaj mamy ciekawe też rozwiązanie. Hamulce mamy umieszczone zaraz przy dyferencjale albo skrzyni biegów, ale to chyba dyferencjał jest, nie? W sensie tarcze hamulcowe są tam zamiast przy kole. Takie rozwiązanie już istniało w innych samochodach. Z przodu mamy normalnie już, prawda? Ale to jest taka ciekawostka w tym aucie, zwłaszcza, że to nie jest prawdziwy samochód. Dobra. Pod maską mamy oczywiście, nie wiem, V6? Czy V8? Ciężko powiedzieć, nie? Coś tutaj jest, no. Jakiś orzech wielki jest. I też taki widać, że bardzo lekki samochodzik, nie? Mamy otwierane drzwi, więc spoczko. Jest jakieś wyposażenie. Powiedzmy bardziej ekskluzywne w stosunku do innych samochodów z tej serii. Bo w niektórych po prostu się nawet drzwi nie otwierają. Dobra, mamy jakieś tam zegary, tutaj mamy dźwignię zmiany biegów. Chyba będziemy mieli w takim razie manual. I te wystające koła z przodu. No kurczę, powiem wam, że auto naprawdę ciekawie wygląda. Zapalmy sobie światełka, wygląda sobie to tak. Felgi mi się nawet podobają, ten tył taki, nie? Można to otworzyć tu z tyłu. Oj, chyba nie. Tutaj jakiś bagażnik jest, ewidentnie coś tam można schować, jakiś mały bagaż, no nie? No ale tak to wygląda. Wydechy oczywiście po boku, hardkorowe auto. Powiem wam, że naprawdę ładnie wygląda tutaj w grze. Ja bym się nie obraził, jakbym mógł takim w rzeczywistości pojeździć. Naprawdę w porządku wygląda. Dobra, klasa A, 701 punktów. Przejedźmy się nim w standardzie. Nie wiem, czy pamiętacie poprzedni odcinek, ale no, było hardkorowo z tamtym autem. Jedna rzecz, muszę sobie jeszcze zmienić skrzynię manualną ze sprzęgłem. Dobra, mam i sprawdźmy. Ja nawet nie wiem ile on ma koni, co i jak. Jak siedzimy, zobaczcie, za kierownicą, no to tych kół wystających z przodu nie widać, no nie? I jak mamy kamerę z maski, też nie widać tych kół, więc w zasadzie ich wcale nie widać. Widać je tylko jak obrócimy sobie kamerę, to wtedy są widoczne, że coś tam się z nimi dzieje. Tylne światła wyglądają bardzo fajnie. Przypomina mi niektóre samochody właśnie z Cyberpunka, a tak często nawiązuję do tego Cyberpunka, bo tam naprawdę przywiązano uwagę do wyglądu tych pojazdów i może nimi nie jeździ się w tej grze jakoś dobrze, ale są wykonane bardzo w porządku z wyglądu. Dobra, tutaj zdecydowanie jest spokojniej niż w poprzednio testowanym samochodzie. Jest spokój, można sobie jechać. Widzicie, że tutaj nie osiągam od razu jakichś niesamowitych prędkości, ani też samochodu momentalnie nie ustawia mi bokiem. To jest dobre uczucie. Ale też czuję, że on jest jakiś taki niestabilny, że jakbym mocniej skręcił, to widzicie, że on już leci. On już kurde leci, już zaczyna oscylować. I ciężko go opanować. No tutaj prędkości maksymalnej na razie nie ma co badać. Bardzo ładnie się świeci to z tyłu, nie? Bardzo mi się podoba. Przód samochodu już wam pokazuję. Czemu nie mogę się spojrzeć do tyłu? O, ciekawe, nie działa mi patrzenie do tyłu.
A, już wiem czemu. Ja sobie za każdym razem muszę wybierać mój niestandardowy profil, żeby mi działało to moje sterowanie, które sobie zrobiłem specjalnie pod tryb Fortnite, ale też lubię tym jeździć normalnie tutaj. I wygląda sobie z przodu tak, ten niesymetryczny przód, zobaczcie, my światła mamy tylko, a nie, mamy z dwóch stron. What? Ej, czy wy to widzicie? Te światła po lewej stronie, jak teraz patrzymy od przodu samochodu, czyli z prawej strony samochodu, one się otwierają do dołu i świeci tak. To są pop-upy, ale pop-downy to się powinno mówić. Nie pop-up, tylko pop-down, no nie? Pop-down. Mamy tu pop-downy, czyli ja czegoś takiego w samochodzie chyba żadnym nie widziałem. Ale zajdziemy sobie jeszcze do Forza Vista, zobaczymy jak to się otwiera. Cholera, ich nie można otworzyć. Nie można otworzyć, da się zapalić te światła tutaj. Ale one się otwierają w dół, słuchajcie, te światła po tej stronie, to jest totalny kosmos. Wow, szkoda, że nie mogę zapalić, chyba, że... O, patrz, udało się! Patrzcie na to! O rany! Normalnie nie można tego otworzyć. Otwieram wszystkie możliwe rzeczy w tym samochodzie naraz, ale to z tyłu dalej się nie otwiera, natomiast to tutaj to jest totalny kosmos, jak to wygląda. Nie widziałem w żadnym samochodzie czegoś takiego. No fajny pomysł w sumie, no nie? Takie światła. Chociaż myślę, że nie są zbyt praktyczne, bo trochę chyba za nisko są zawieszone, no nie? Żeby coś tam dalej oświetlać. Ale to chyba nie chodzi, żeby ten samochód był praktyczny. Raczej homologacji by nie przeszedł z wielu powodów, prawda? Wygląda mimo wszystko ciekawie. No dobra, zobaczmy sobie ulepszenia. Co my tutaj w tym samochodzie właściwie możemy zrobić? Oczywiście mamy sporo ulepszeń, jeśli chodzi o moc. Możemy sobie wymienić hamulce, możemy dać... Proszę bardzo, możemy dać zawieszenie driftowe. Wiecie co, skorzystamy z tej opcji. To jest samochód, który raczej ciężko będzie opanować na drifcie, ale mimo wszystko spróbuję, zobaczę co się uda z nim zrobić. Czy da się podriftować? Raczej jest taki za mały, za krótki, żeby poprowadzić jakoś fajnie drift. Wydaje mi się, że będzie go można łatwo obrócić, a to nie jest raczej dobra opcja. Dobra, wiecie co, zostawię na razie standardowe koła, dam mu tylko poszerzone lekko z tyłu i poszerzone lekko z przodu. Zobaczymy, czy uda się zrobić tę furę pod drift, jestem bardzo ciekawy, chociaż no na driftowóz mi to zupełnie nie wygląda. Jak się kawałek nie przejechałem, to tym bardziej nie pasował mi pod drift, jeśli chodzi o styl jazdy. Felgę możemy dać bardzo dużą, zobaczcie sobie. Mamy opony w stylu vintage, taki specjalny. Uuu, możemy dać nawet spoiler. Okej, taki malutki kaczy spoiler możemy dać do tyłu. Możemy zrobić słapy i tutaj są takie słapy standardowe, czyli V8 6 litrów i V10 z Vipera. Mamy też możliwość zainstalowania napędu na 4 koła i oczywiście jakieś tam turbo sprężarki i sprężarkę. Dobra, jeszcze jedną rzecz zrobimy. Wydaje mi się, że samochód ma trochę mało mocy teraz do driftu, chociaż... Nie no, waga, słuchajcie, nie jest jakaś niska, 1500 kg wagi, to jest naprawdę sporo. Powinniśmy tutaj troszeczkę tej mocy włożyć, chociaż widzieliście, że jadąc po prostej drodze już mnie obracało. Ciężko było samochód opanować, więc podejrzewam, że na drifcie nie będzie lepiej. I zostawimy te 400 kW mocy. To jest chyba teraz 11 wolno ssąca. No, myślę, że będzie w porządku. O, skoro jesteśmy przy światłach, to zwróćcie uwagę teraz, jak te światła się ciekawie rozchodzą. A ja wiem, czy one chyba są trochę asymetryczne, no wiadomo, ale zobaczcie, mamy taką smugę światła, taką przestrzeń między tymi lewymi a prawymi światłami, prawda? Jest taka ciemna, ciemna strona mocy. Nie wiem w sumie dlaczego i skąd to się bierze, ale to światło jest dziwnie rozproszone w tym samochodzie, no nie?
I mi się to podoba, mi się to na swój sposób podoba, że takie detale są w tej Fordzie, że na wszystko się tu zwraca uwagę, nawet na to, jak są rozmieszczone światła w tym samochodzie, mimo że jest to samochód, który w rzeczywistości nie jest produkowany i nie wiem nawet, czy jakkolwiek twórcy Fordzy mieli się czym sugerować, bo nie mam tego resoraka Hot Wheels w rzeczywistości. Jakby nie widziałem go nawet i nie wiem, czy się tutaj jakiekolwiek światełka otwierają w nim, więc może część rzeczy musieli twórcy Fordzy po prostu powymyślać do tego samochodu, żeby on nadawał się do tej gry, nie? Żeby on spełniał jakby standardy, jeśli chodzi o szczegółowość samochodów w tej grze. Zwróćcie uwagę na jedną jeszcze bardzo fajną rzecz w Fordzie. Jak mówiłem, tutaj światła są nisko w tym samochodzie. Zaraz będziemy mieli dzień, więc muszę się streszczać, nie? Mamy nisko umieszczone światła w tym samochodzie, wobec czego cienie za wzgórzami, jakby takimi wertepami czy coś, od razu się pojawiają tutaj, nie? Przed chwilą widzieliście różne takie, o, zobaczcie na przykład tutaj. Tutaj mamy taki dosyć mocny uskok, jak droga przechodzi na ten taki rowek i zobaczcie, że mamy tam zaraz za tym uskokiem mamy cień, no nie? Gdybyśmy mieli samochód, który ma troszeczkę wyżej zawieszone te światła, to wtedy ten cień, no nie byłoby go tak widać, nie? Ponieważ ten samochód jest taki niski, to jakby widzicie, że to oświetlenie w Fordzie jest bardzo fajnie odwzorowane dla praktycznie każdego samochodu i to mi się w tej grze bardzo podoba, że tutaj jest taka atencja do tych detali, że naprawdę każdy samochód jest pieczołowicie, no prawie każdy jest pieczołowicie wykonany i jest tutaj ta atencja do detali. Samochód właśnie, troszeczkę nim sobie już polatałem, poćwiczyłem, żeby nie było lipy i słuchajcie, samochód zaskakująco dobrze się driftuje. Czemu? Dlatego, że nawet jak mam problemy, że on ma za duży kąt, to jestem w stanie go wyprowadzić z tego kąta. Jakby też nie ma za dużo mocy, nie ładowałem mu tam, nie wiem, 600 kW, to by było za dużo. Nie ma za dużo tej mocy, ale też nie jest lekki. Nie jest lekki ten samochód i to troszeczkę dobrze robi, jeśli chodzi o drifting, bo nie rzuca nim tak na lewo i prawo. To jest naprawdę dobra wiadomość dla początkującego driftera. Zresztą i dla każdego driftera, bo po prostu lepiej się takim samochodem driftuje. Widzimy tutaj płomienie z rur wydechowych i próbujemy. Wleciałem. Jeszcze muszę się do niego przyzwyczaić trochę. Może pójdę na miasto, tam jest więcej takich zakrętów, które znam i zobaczymy, jak tam sobie poradzę. Tu mamy 90 stopni. Poszło, ej, ale samochód jest dziwny, nie? On w ogóle jest taki krótki. Ja byłem przekonany, że będzie mnie łatwo obracać podczas tego driftu, a naprawdę nie jest tak źle. Dobra, i potrenujemy sobie tutaj trochę tym autem. Kurde, jestem mega zaskoczony, ale ten samochód fantastycznie lata. Wow! Jak to jest możliwe, że takie, słuchajcie, króciutkie autko tak mega sobie radzi na tym drifcie? Wow! Uuu, trochę przesadziłem teraz z tym kątem. Ej, ale jestem zaskoczony. Przeważnie takie małe autka są mega trudne do driftu. O, prawie się udało.
przesterowałem. Ej, jest spoko. Nie chcę mu ładować więcej mocy. Myślę, że tyle jest ok, akurat do driftu na kierownicę. Ale jest spoko. Ej, ja jestem w szoku totalnym. Myślałem, że będzie zupełnie odwrotnie z tym driftowaniem. Że wiesz, każdy zakręt to będzie przesterowywał strasznie, a on świetnie, naprawdę świetnie driftuje. Dobra, trochę go pochwaliłem, teraz poleciałem dziwnie. A tutaj te zakręty może naprawdę fajnie, gładziutko polecieć. Ma odpowiednią ilość mocy teraz do driftu, tak jak dla mnie na kierownicę. Czy sprawdzę test lampy? Ja pierdziu, to jest dobre auto. Gościu. Dawaj mały, dawaj, dawaj. Nie wiem, czy on miał tam hamulec ręczny, czy jakiś elektroniczny taki. O, ciężko, ciężko nim tak ładnie tutaj zrobić. Lepiej. On jest asymetryczny, więc może w jedną stronę lepiej driftować, w drugą gorzej. Nie, to nie ma znaczenia, śmieję się. Chyba nie ma, cholera wie, przecież to nie jest licencjonowany samochód, o co chodzi. Robi to, co chce. Zobaczymy jeszcze na rondzie. Trzeba ostrożnie, bo on może, można nim łatwo przesterować. Ale fajny. Blisko, 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 ale się udało. O kurde, tutaj ciężko było obliczyć, jak się zmieścić. Ej, kozak auto jest. Wow! Chodźmy na tą strefę driftową jeszcze. Ja, to chyba nie ma być driftowóz tutaj w tej Fordzie, nie? Jakby z tych Hot Wheelsów. Ale no, było zawieszenie driftowe, więc silnik z przodu, napęd na tył. Więc czemu nie? Yo boy, patrz na to. Ekstra. Trochę bym mocy tutaj dołożył jeszcze, bo czasami tak się lekko dusi, ale niedużo, tak z 30-50 kW, coś koło tego. Także no spokojnie. Ej kurde, ale spoko lata. No tego to się nie spodziewałem. Ktoś mnie tutaj w ogóle ściga, jakiś cień. Ej. Co powiecie na tą furę? Jako driftowóz? I taki dziwny nawet, nie? Jako driftowóz jest naprawdę w porządku. Tego się nie spodziewałem po takim krótkim aucie. Gościu, fajne auto. Moi drodzy, dziękuję wam, że byliście na tym teście. Będziemy sobie oczywiście testować następne samochody z tego pakietu. Trzymajcie się, na razie. Ejos.